bardzo. Druk numer 386, projekt zarządu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu na działkach 498 obręb 22 śródmieście, przebudową istniejącego zjazdu i dojścia na działkę 499 obręb 22 śródmieście oraz infrastrukturą techniczną dodatkowo na działkach 494, 699 przez 1, 733 przez 1, obręb 22 śródmieście przy ulicy Dobrego Pasterza łamany przez Rurka Piszana w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji pod warunkiem zapewnienia półtorej miejsca parkingowego na lokach mieszkalnych i dwóch miejsc parkingowych na każdym poprzednim 50 m2 lokalu użytkowego. Paragraf drugi. Uchwała powinna być z dniem podjęcia. Tutaj otwieram dyskusję i prosiłbym od razu pana, o jest się zgłosił. Radni miejsca Franciszek Kaszyn, proszę bardzo. Chciałbym Państwa poinformować, że dwa dni przed posiedzeniem zarządu pan przewodniczący zadzwonił do mnie, że jest taka wózetka, ponieważ to jest akurat mój teren. To przyszedłem do dzielnicy, przeanalizowałem to, dałem odpowiedź wojewodowi, wojewodowi pana przewodniczącego, że nie mam żadnych przeciwwskazań z mojego punktu widzenia i okolicznych mieszkańców, akceptujemy po prostu. Także to jest pośrednia odpowiedź na pana Nowosza, że już coś takiego się po prostu nie ma. To jest jeden z domów, stąd raty w wojskowym budynku na moją stronę, widać jak bliższy do wojskowego. On ma być odbudowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Dziękuję bardzo. Przystąpimy do procedowania, to jest za poparciem projektu zarządu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta.